Siemandereczko, siemanderko, witam bardzo serdecznie również. Proszę Państwa, kolejny filmik generalnie będzie taki. Już tam kilka lat temu, 4 czy 5 lat temu zrobiłem taki filmik. Trochę się w nim pomyliłem. Niedawnymi czasy, kiedy powstały filmiki o gitarach, generalnie parę filmików różnych swoich starych zablokowałem i są one już niepubliczne. I stwierdziłem, że czas powrócić do niektórych starych tematów. No i tak jest właśnie też generalnie dzisiaj. Zajmiemy się ustawianiem mezury w gitarze elektrycznej. Omówimy sobie ten temat, pokażemy generalnie, o co chodzi, tak? Jeśli chodzi o gitarę i o w ogóle o mezurę, to co to jest mezura? Inaczej nazwana, można nazwać to intonacją, długością czynną strun. Występują różne mezury, Gibsonowska 648, czyli tam 2475 cala i 25,5 cala to jest Fenderowska, jest 26 od cal dłuższa, 26,5 cala, na przykład w Yamaszce Drop D. Oczywiście są barytonowe 27, 28 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? O co chodzi z mezurą? Mezura i intonacja jest to generalnie odległość między mostkiem, tak? Czyli mamy mostek w gitarze, no to mamy akurat gitarę akustyczną, ale to przykładowo tylko, tak? Mamy mostek w gitarze, tak? Odległość między mostkiem i progiem 12, czyli tym z dwoma kropeczkami, i odległość między progiem 12 i tutaj akurat jest próg zerowy w tej gitarze, ale między generalnie lub progiem zerowym, lub w większości gitar po prostu między siodełkiem, tak? 99% gitar w tym momencie ma same siodełka, nie mają progu zerowego. Tutaj chciałem po prostu pokazać gitarę z progiem zerowym w tym filmiku. Więc generalnie odległość między tym, gdzie tutaj się kończy struna, 12 progiem i tym tutaj mostkiem, tak, siodełkiem mostka, to jest nasza mezura, tak? Sytuacja teoretycznie musi zgadzać się w ten sposób, że pusta struna zagrana, tak? I zagrana struna na 12 progu, tak? Muszą się zgadzać, tak? Czyli musi to być ten sam dźwięk. O ile w takiej gitarze jak ta, gitara akustyczna, no za żadne skarby nie można ustawić mezury. Są troszeczkę takie inne mostki, bardziej takie fikuśne, z różnymi poprzesuwanymi sytuacjami. Można sobie zamienić całe to pióro i generalnie wstawić inne, i powiedzmy, że może się ta intonacja w niektórych gitarach polepszyć. O tyle w gitarach elektrycznych mamy już do czynienia z tym, że można mezurę ustawić, tak? Pierwsze gitary. Pierwsze gitary to był oczywiście Telecaster. Telecaster oczywiście, proszę Państwa, nie miał na początku sześciu tych siodełek, tak jak ten nasz tutaj, tylko miał oczywiście siodełka 3, tak? Po dwa dla każdej struny, tak? No potem Fender zrobił po 6, zrobił to w Stratocasterze, zrobił w Telecasterze i zrobił generalnie po 6, tak? Więc zakładając, że na przykład taki mostek jest pierwszy. Do ustawiania mezury, czyli akcji strun w takim mostku, służą tutaj. Tutaj jest siodełko, tutaj się kończy struna. To jest 12 próg. I tutaj nie ma oczywiście zerowego progu, tylko jest tutaj siodełko, tak, na główce. Więc generalnie to jest ta odległość, tak? Tutaj do tego przesuwamy sobie to za pomocą śrubek, tak? Tutaj są śruby, które przesuwają na sprężynkach te tutaj klocki, i po prostu dzięki temu, jak widać, można sobie bardzo, bardzo precyzyjnie, tak jak jest na przykład ustawiona tutaj, ustawić mezurę, tak? O tym, jak to się ustawia i w ogóle o co chodzi i dlaczego i co, oczywiście powiem na końcu filmiku. Na razie po prostu przedstawiam różne warianty mostka, tak? Więc w mostku takim telecasterowskim do ustawiania mezury służą śruby tutaj z tyłu, i generalnie tutaj te siodełka odpowiadają za tą mezurę, one się przesuwają na tych śrubach i na sprężynach, i możemy to wszystko odpowiednio ustawić, tak?
Kolejną konstrukcją, jeśli już przechodzimy od mostka Fenderowskiego, no to kolejną konstrukcją były gipsony. No i w gipsonie mamy taki mostek, który nazywa się Tunomatic, tak? Mostek Tunomatic występuje w wielu gitarach, jest to mostek stały. Występuje on, tak jak powiedziałem, w bardzo wielu gitarach, nie tylko w konstrukcjach gipsonowskich, nie tylko w konstrukcjach, oczywiście z mezurą gipsonowską, to nie o to chodzi. Jest to mostek, który jest złożony ze strunociągu i tutaj z mostka. Na tym mostku tutaj, jak widzimy, mamy takie klocuszki, na których opierają się takie trapezoidalne klocuszki, na których opierają się struny. A tutaj są, tutaj z tyłu, proszę bardzo, tutaj, o, widać, proszę pokażę, tutaj, tak, o, jak to jest, widać, nie widać, tutaj generalnie są śrubki, nie ma żadnych sprężynek, tym przesuwamy generalnie te wszystkie tutaj sytuacje, tak? Te siodełeczka się przesuwają i tak samo dzięki temu możemy ustawić dla każdej struny, przy każdej grubości, tutaj odtąd, dotąd i odtąd, dotąd, tutaj też nie ma progu zerowego, jest siodełko, tak? Więc to przy takim mostku wygląda to w ten sposób. Jeśli wracamy tutaj teraz do Fendera, no to w Fenderze oczywiście istnieje mostek typu stratocasterowatego, czyli takie oldschoolowe synchronized tremolo, tak? Synchronized tremolo, tak samo mamy tutaj siodełka, tak? Do strun, wszystko są siodełeczka, proszę bardzo. Do tego są oczywiście takie różnego typu klocuszki, jak to w Fenderze są sprężynki i tutaj z tyłu są śrubki, którymi regulujemy tą odległość dla każdej struny, tak? Dobrze. Dalej. Kolejną konstrukcją mostka, którą pokażemy, niech będzie Floyd Rose. Floyd Rose akurat jest konkretnie przejebany, jeśli chodzi o ustawienie menzury. Jeśli chodzi o Floyd Rose'a, musimy niestety zrobić to w ten sposób, że luzujemy całkowicie strunę. Tutaj jest takie coś, malutka taka śrubka, którą odkręcamy cały ten bloczek. Ten bloczek cały wtedy możemy jakoś tam poruszyć. Musimy go dokręcić i generalnie naciągnąć strunę i sprawdzić, czy dobrze trafiliśmy. I tak to powolutku trzeba to w tą albo w tamtą generalnie cały ten bloczek ruszać, tak? Ustawienie struny w mostku Floyd Rose jest generalnie, znaczy menzury w mostku Floyd Rose jest generalnie najtrudniejsze i jest to dosyć upierdliwa sytuacja, no ale jak mówię, tutaj są te śrubki, którymi odkręcamy cały ten blok, sobie to przesuwamy, tak? Dalej mostki, jakie są inne jeszcze? Tunomatic, Floyd Rose. Tutaj już było Synchronized Tremolo. Pokażę wam Synchronized Tremolo bez strun, tak? Widzicie, to wszystko sobie lata, nie jest przez struny poprzyciskane i ponaciągane. No ale generalnie menzurę ustawiamy. O, tutaj wkładając śrubokręcik i bang, 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 bang. Oczywiście to się nie powinno kręcić, nie? I sobie to... O, proszę bardzo. Widzicie, to się wszystko się tutaj zmienia, ta długość, nie? Skraca się, wkręcamy, dokręcamy. To się skraca, tak? Ta długość. Znaczy skraca się sprężynka, a wydłuża się nam menzurę, tak? Chyba to generalnie jest generalnie wszystko. No, są mostki jeszcze, czy są w kalerze, nie wiem, bo nie mam słuchajcie kalera, więc wam nie pokażę na kalerze. Tunomatic, hardtail i tak, czyli taki jak w Telecasterze, Synchronized Tremolo, czyli generalnie tak samo właściwie i co jeszcze, i Floyd Rose, tak? Więc trzeba teraz przejść do tego, że menzurę po prostu trzeba teraz ustawić, tak? Do ustawienia menzury. Tutaj ustawimy sobie menzurę w BC Richu, prawda?
Ustawimy menzurę w bisliczu, bo nie wiem, czy ona jest ustawiona, czy nie. Sprawdzimy, jak to jest. To jest taki mostek, który jest oparty na synchronized tremolo od Fendera, ale generalnie, ale jest troszeczkę inny. Taki widzimy, tutaj mamy ten taki jest bardziej metalowy blok i w ogóle to wszystko odpowiada za brzmienie oczywiście mostka. Natomiast sytuacja technicznie wygląda w taki sam sposób. Tutaj wkładamy śrubowkrętałkę. O, proszę bardzo. Chyba ta w ogóle to nie pasuje. Chyba musimy złożyć troszeczkę większy. Więc generalnie tutaj wkładamy śrubowkrętałkę i to da się wszystko tutaj elegancko, proszę bardzo, kręcić, tak? Wydłużam teraz tą menzurę, trochę go dokręcam. Słuchajcie, tak na oko zrobiłem, znaczy nic nie zrobiłem, teraz tak po prostu wkręciłem. Jeśli chodzi o ustawienie menzury, to należy to zrobić w pozycji stojącej, tak? Stroimy gitarę i ustawiamy menzurę w pozycji stojącej. Więc generalnie, poczekajcie, muszę zwilżyć usta. Potrzebujemy do tego pasek gitarowy. Czy ja tu mam jakiś pasek gitarowy gdzieś? Tyle było pasków i nie ma żadnego. Tam jest jakiś pasek, poczekajcie. Dobra, mam pasek. Gitarowy pasek jest, tak? Więc zakładam sobie gitarkę tutaj, proszę bardzo. No, żeby nie było. Zakładam gitarkę na paseczek, tak? Potrzebna jest nam do tego oczywiście kostka. Robimy to na pick-upie, jeśli mamy taki pick-up, to robimy to na pick-upie najlepiej neckowym. Tutaj trochę struna inaczej, po prostu sobie wybrzmiewa i taka jest zasada, że tutaj się to ustawia przez to, że struna tutaj więcej drga i w ogóle. Więc robimy to na przystawce neckowej, tak? Mamy przełączone na przystawkę neckową. No oczywiście potrzebny jest nam do tego tutaj tuner. Ja używam tunera tutaj właśnie takiego w sosie własnym, Tuna Inbrain. No jest to polifoniczny TC Electronic, jak przybędzie, na pewno będą pytania, to od razu odpowiem. TC Electronic Polytune, pierwsza wersja, to jest taki generalnie tuner, tak? Gitara ta oczywiście nie ma zerowego progu, jak powiedziałem, ma taki tutaj mostek hardtail, tak? Potrzebny nam do tego jest śrubokręt, tutaj taki, proszę bardzo, nie wiem, czy to widać, gwiazdkowy, krzyżakowy tak zwany, tak? No i ustawiamy strunę E6. Pierwsze, co musimy zrobić, no to musimy tą strunę nastroić. Jak widać, jest trochę za wysoko, proszę bardzo. Ustawiamy gitarę pod standard E, są założone w miarę nowe struny. Znaczy one są nowe, ale są założone jakiś tam czas temu, więc już się powiedzmy, że... A nawet ją, proszę bardzo, ponaciągam trochę, niech już tam nie będzie. No skoro ustawiamy menzurę, nawet jak struny są nowe, ale nie są aż tak bardzo ograne, to trochę ponaciągam. Niech już tam będzie, co mi to? Dobra, nie? Jest naciągnięte. Słuchajcie, no i stroje, nie? Jest E. Proszę bardzo, tak mamy dźwięk E. No i teraz musimy generalnie sprawdzić. No flageolet będzie zawsze, widzicie? Poczekajcie. O. Jest E, dobra, flageolet. Flageolet jest troszeczkę za nisko, a na stronie 12 jest leciutko za nisko. No więc na chłopski rozum, skoro jest troszkę za nisko, no to jeśli mamy za nisko na gitarze, no to skracamy odległość struny, tak? Skoro skracamy odległość struny, no to tak samo musimy zrobić, jeśli chodzi o ustawienie menzury, tak? Czyli musimy po prostu zrobić tak, że to siodełeczko przesunięte zostanie troszeczkę bliżej w stronę 12 progu, czyli po prostu odkręcamy to, tak? I
Dobrze, odkręciłem troszeczkę, to nie, to są, to czasem, czasem są to bardzo delikatne, ruchy. Jak widzimy, już całkowicie zmienił nam się strój tego, tej struny, więc musimy ją sobie naciągnąć. Z powrotem do naszego E. I sprawdzamy na 12 progu. Udało nam się, no prawie, tak? Przy uderzeniu jest, czyli jeszcze zrobimy po prostu malutki, proszę bardzo, malutki pitch tutaj, gdzie to tam wkładamy, tutaj. No. I odkręciliśmy jeszcze troszeczkę bardziej. Zjechało nam znowu lekko. No dobra, tak? Jest, nie ma. Mamy nastrojone do E, naciskamy na 12. Zgadza się, tak? Wszystko się zgadza, jest tak samo, tak? No więc generalnie ustawiliśmy strunę E, tak? No więc jak ustawiliśmy E6, to przechodzimy do struny A5. Proszę bardzo, jedziemy do A5. Jest nastrojona w A5, naciskamy na strunę, na progu 12. Jest za nisko, tak? Czyli jeśli jest za nisko, no to znowu musimy zrobić tak, że będzie troszeczkę krócej. Czyli musimy znowu tutaj troszeczkę odkręcić. Generalnie zasada jest taka też, że można troszeczkę poluzować w ogóle tą strunę przed odkręceniem. Wtedy się mniej niszczy na tym siódełku i jest mniejsza szansa, że nam się coś na przykład pęknie porysuje. Tak? Wkładamy śrubokręta do struny piątej i troszeczkę ją odkręcamy, no wydłużamy, znaczy skracamy nam. Tę mężurę mieliśmy za nisko. Dobra. Stroimy z powrotem. Tak, mamy A, naciskamy na 12. No i jest tak prawie, tak? Ja bym jeszcze troszeczkę delikatnie jeszcze bym tak, proszę bardzo. W ogóle to można też użyć na przykład takiego oczywiście mniejszego śrubokręta, tak? Delikatnie bym troszeczkę bym to jeszcze... O, tyle. Myślę, że powinno starczyć, zobaczmy. Udało się, tak? Przechodzimy do struny D4. Wszystko to wygląda generalnie tak samo. Tak, mamy nastrojoną strunę. Naciskamy na progu 12. O, tutaj akurat jest leciuteńko za nisko, więc po prostu tylko troszeczkę wkładamy i tylko troszeczkę odkręcimy tą strunę. Nawet nie będę luzował w tym momencie. O, proszę bardzo, to zrobiłem mniej więcej dwa obroty z śrubą zrobiłem w tym momencie. Zrobiło się C, wracamy do D, tak, jest dźwięk D, dusimy na 12. Jest jeszcze leciutko za nisko, tak? No to jeszcze trochę go tam przesuniemy, ale tym razem obniżę tą strunę, żeby trochę dać luzu temu siodełku. Niech się tak nie napina.
Raz, dwa, trzy. Widać to, widać teraz, tak? Tutaj odkręcam, dobra, ciach. Stroimy z powrotem. Tak, nastrojone mamy. Dusimy na 12. Zgadza się, tak? To samo robimy ze stroną G. Oczywiście, jak wiecie, struna G jest najbardziej przejebaną struną, jeśli chodzi o gitarę elektryczną. Nigdy nie można jej nastroić. Zawsze w gitarze elektrycznej jest problem ze struną G. Dlatego powstały gitary z takimi na przykład progami, że w drugiej, trzeciej, chyba czwartej, piątej pozycji mają lekko takie powyginane. Są też gitary oczywiście też w ogóle, żeby ustawić najlepszą i najsuper zajebistszą akcję, intonację i wszystko inne. To są gitary też z progami pod kątem, no ale generalnie w takiej normalnej, standardowej gitarze, która nie jest po prostu instrumentem idealnym, nigdy nie była i zawsze ten problem się pojawia i zawsze problem ze stroną G jest. Przejście ze struny owijanej na nieowijaną po prostu to robi, ale jeśli chodzi o strunę G, no to zawsze jest problem z jej nastrojeniem, tak? Nawet jeśli sobie ustawimy menzurę, to czasem wymaga to takiego strojenia, że jak jest normalny tam dźwięk, nie? G wychodzi nam na tutaj na tym wyświetlaczu. Widzicie to, nie? Normalny G, to czasem może być tak, że to nie stroi, tak? Teraz jest nieustawiona menzura, ale jeśli tak się dzieje, nawet przy ustawionej menzurze, zobaczymy jak się będzie działo przy ustawionej menzurze za chwileczkę tutaj na tej gitarze. Jeśli tak się dzieje, to robimy po prostu taki bajer wtedy, że stroimy tą strunę G, widzicie jak ona dochodzi już prawie do... Nie? O, jak jest tak, to się robi coś takiego, troszeczkę ją stroimy przed. Dobra, ustawmy na menzurę w niej, czyli nastrójmy ją normalnie. Miejmy nadzieję, że się ustali. Są gitary, w których nie jest aż tak wielka różnica, przynajmniej na pustych strunach. Tak, mamy G, wciskamy na 12. No jest wyjątkowo tutaj, wyjątkowo za nisko, więc generalnie, proszę bardzo, śrubokręcik w łapkę. O kurczę, pukło. Pukło mi się biedactwu, no proszę. I proszę bardzo. A, dobra, opuśćmy tę strunę, żeby nie było. Opuszczam ją trochę tutaj na... Dobra. I troszeczkę jedziemy. Raz, dwa, trzy, trzecia śrubka. Dobrze, raz, dwa, trzy. I opuszczamy tę strunę w dół, tak. No, chyba muszę użyć tutaj większej przekładni. A coś mi się tu nie chce, śruba ruszyć. O, już się ruszy. Słuchajcie, gitara elektryczna to jest po prostu wszystko. Mechanika, fizyka, wszystko da się ustawić, wszystko da się wyregulować, elektronikę da się pozmieniać, upgrade'ować i generalnie nie ma się tam jakoś nawet bać, nawet jak są gitary, w których nie grają potencjometry, to potencjometry sobie można zawsze wymienić, zwykły elektronik to zrobi na podstawie układu, który można osiągnąć ze strony Seymour Duncan na przykład, tak? Udało nam się, tak? No widzicie? Czekajcie.
ale jest okej, nie? No dobra, więc przechodzimy do struny B. Nuda taka, nie? No ale co? Chcieliście filmik o ustawieniu menzury? No to będzie struna po strunie, no. Powolnie ustawiamy tą menzurę razem. Dowiecie się, jak długo to trwa. Generalnie no minut gadania, nie? I ci piwa. Ale generalnie jak to, ile to trwa? Jak widzicie, nie jest taki specjalnie. Nie jest taki specjalnie skomplikowany zabieg, nie jest to w ogóle nic, co, nie wiem, przysporzy komukolwiek jakiekolwiek problemy. Wystarczy gitara, czyli to, co wszyscy mają, jeśli chcą ustawiać menzurę. Wystarczy kabel, bo gitara jest elektryczna. Teraz generalnie nie ma biedy, wszyscy mają stroiki. Jak nie mają takich super dokładnych jak ten TC, to nawet na takich zwykłych kieszonkowych można to spokojnie zrobić. Nawet jeśli nie na kieszonkowych, to spokojnie, myślę, można ustawić menzurę sobie. Oczywiście im lepszy tuner, im dokładniejszy, czyli na przykład taki jak ten, albo jakieś rakowe, albo w ogóle nie wiem, tam jeszcze Bossa, na przykład TU2, TU3, Korg Pitch Black, czy na przykład Korg DT10, czy właśnie seria TC Electronic. Chciałbym Joyo przetestować. Przetestuję też Joyo, poproszę po jakimś tam czasie, żeby mi dali, zobaczymy jak będzie, ale generalnie, no, jak się ma tuner, no to można menzurę ustawić, tak? Oczywiście, no, im jest tuner lepszy, tym jest to łatwiej, dokładniej i wygodniej zrobić, tak? Dobra, wracamy. Struna H, B. Proszę bardzo, udało nam się. A, leciuteńko. Nic się nie dzieje, wszystko jest okej. No to więc dalej, struna E1. Też ustawiona. Więc jest okej, mamy z głowy, tak? Teraz wam dam taką szybką radę, bo tutaj zobaczyłem, słuchajcie, jak jest taki mostek ruchomy, ja ten mostek muszę go pociągnąć trochę sprężynami, bo generalnie to ma być zablokowany, a nie ruchomy, no ale jak jest mostek, słuchajcie, ruchomy i no wiecie, no to wszystko fizycznie działa w ten sposób, że jedną strunę pociągniemy, to druga nam się opuści, tak, więc na przykład taką strunę E, jeśli inne będziemy pociągać, troszeczkę ją, o, troszeczkę dajemy tego zapasu, tak, wtedy już tu podkręcamy tą A do normalności, widzicie? I to E już jest prawie na zero, nie? Więc generalnie na przykład jak tą podkręcimy troszkę teraz i tą troszkę też podkręcimy, to mamy teraz tą D, którą podkręcamy, proszę bardzo. A się normalna zrobiła. I E jest lekko za wysoka, ale powiedzmy, że teraz tak, tą musimy zrobić w górę, to w górę.
Dobra, tu jest taka sprawa, że generalnie mostka, mostek trochę musi być ciągnięty. Trochę ten mostek jest mało. Ja go chciałem zablokować, tak? I generalnie trochę mi się pociągnął ten mostek teraz, więc generalnie trzeba go ściągnąć tutaj tak po prostu do tego, żeby był ściągnięty do pionu i wtedy to wszystko nastroić. Poczekajcie, zrobię to. Niech już będzie przy okazji, zobaczycie o co chodzi. O Jezu. Tutaj nie, jak odkręcamy. Odkręcamy sobie też. Generalnie mostek w tej gitarze ma być zablokowany, nie ma wajchy i wolę w takie mostki w tanich gitarach jest lepiej zablokować, tak? Więc proszę bardzo. Możliwe, że zdarzą nam się w tym momencie przez to, że będziemy musieli ten mostek trochę ściągnąć do dechy. To możliwe, że zdarzą nam się w tym momencie znowu rozbieżności i dalej trzeba będzie tą mędzurę od początku ustawiać. No niestety gitara elektryczna ma swoje takie różne właśnie fizyczne tutaj sprawy, no ale patrzcie, nie? W takim akurat jest to łatwo zrobić, dokręcamy po prostu tutaj te śrubki. Ciach. Jest dociśnięty do zera, nie powinien się. Jeszcze trochę się nam rusza, co można zrobić w takim momencie. Zdejmujemy sprężynkę. Śrubokręt bierzemy w tą stronę, w drugą. I możemy tą sprężynę po prostu założyć. Ach, dobra, zrobimy to lewarkiem, czyli lewą ręką. Tak, możemy ją założyć jeszcze na skos. Proszę bardzo, ciach. Tutaj będzie większy naciąg. Tak, mamy dokręcone najbardziej tutaj do końca i są struny założone, zaciągnięte. Słuchajcie, dokręcę po filmiku tą klapkę, dobra? I są struny teraz już tak, że jest to naciągnięte, że no już raczej się tam nie powinno wszystko ruszyć. Spróbujmy jeszcze raz to wszystko. Zobaczmy, co tam z tą gitarą się... O, kabel mi wyleciał. Dobra. Tak? Stroi? No stroi, tak? Sprawdzamy jeszcze raz sobie wszystko. Jak mówiłem, na 12 Prodigy. Lubicie The Prodigy? Ja lubię. Tak? Jest E? No jest E, naciskamy. Jest E, tak? Czasem mogą się pojawiać, widzicie, tak jak tutaj w momencie O. Nie, pojawia się takie lekkie w momencie uderzenia, że
To jest po prostu tego, że uderzenie jest mocne i trochę rozstraja ten dźwięk, tak? Ale nie ruszam, nie wibruję palcem, więc wraca normalnie do tego dźwięku, który jest. Więc jest E, tak? Tutaj to samo. Jest A. O, nie ma A. Jest A na tej stronie, jest A, na pustej, a na 12 progu już A nie ma, jest za wysoko, tak? Jeśli jest za wysoko, no to musimy trochę przedłużyć. Trochę trzeba przedłużyć, czyli dokręcamy tą śrubę. Delikatnie to oczywiście dokręcamy, w sensie takim, że to nie są jakieś, to czasem wystarczy ruch tutaj pół milimetra dla tej struny. Raz, dwa, trzy, o, cztery takie ruchy zrobiłem, zobaczymy co się... Tak, jest A. Trochę za nisko jeszcze leciutko. Dobra, mamy to A, mamy. Tak, jest A, nie? Naciskamy na 12. Jeszcze leciuteńko, jeszcze bym leciuteńko dał jej szansę. Raz, dwa, trzy takie ruchy zrobiłem w tym momencie. Jest A. No prawie, dobra, jeszcze trochę trzeba ją tutaj. No dobra, i na 12. Jest, tak? Jest ok, dobra, wracamy, sprawdzamy D. Trochę jest za nisko, tak? Skoro jest za nisko, no to musimy ją też wydłużyć, więc też troszeczkę jej. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. O. Delikatnie, widzicie ile ruchów robię, dokręcamy tą śrubkę, tak? Zrobiło się nam tutaj dis, jedziemy. Jest to D, tak? Naciskamy na 12. Mamy D, tak? Jest G. Naciskamy na 12. No widzimy, dobra, tutaj słuchajcie, to G jest troszeczkę, też bym troszeczkę nastroił dokładnie. Dobra, mamy G. Jest ok. Tak? Jest B, dźwięk. B na 12 mamy, tak? E. Więc widać, że udało nam się. Udało nam się ustawić generalnie menzurę w BC2 Warlock Platinum. Platinum Warlock, taki tutaj, proszę bardzo, dedykowany w Korei, w nietypowym niebieskim, zajebistym kolorze, z takim oto mostkiem. Zasady na każdym mostku znacie, generalnie są to śruby, regulujemy długość pomiędzy siodełkiem tutaj, pomiędzy 12 progiem i pomiędzy siodełkiem tutaj, tak, tutaj jest połowa gryfu, to się musi wszystko zgadzać, że dla każdej struny jest równo. Fizycznie po prostu jest to tak, że każdy oplot, każda struna i tak dalej, robi się inny. Teraz jak jest, jak to jest teraz tak, no dobra, ustawiliśmy sobie taką menzurę, tak, w tym ryśku jest ustawiona menzura, no i teraz jak to jest dalej, powiedzmy, że na przykład chcemy, nie wiem, chcemy zmienić te struny, tak, no dobra, no więc jeśli chcemy zmienić struny, to jeśli zmieniamy komplet
na tą samą grubość innego producenta lub nawet tego samego producenta, ale inny rodzaj strun z innych materiałów, natychmiast może wystąpić, nie musi, ale może wystąpić konieczność lekkiej do regulacji menzury, do regulacji tych wszystkich długości. Jeśli zmieniamy struny na grubsze przy tym samym stroju lub na grubsze przy innym stroju, tak samo na cieńsze przy tym samym stroju lub na cieńsze przy innym stroju, generalnie również należy ustawić menzurę. Każda zmiana strun, jeśli nie zmieniamy tych strun na dokładnie te same modele, czyli jeśli na przykład nie używamy Daddario XL 140 przez 20 lat lub na przykład GHS Boomers 1052 lub na przykład Ernie Ball Not Even Heavy Slimki, czy coś tam, jak one się tam nazywają, tak? Jeśli używamy cały czas tego samego kompletu, dokładnie tego samego, to generalnie jest tak, że tej menzury ustawiać nie będziemy musieli. I za każdym razem zmieniamy strunę i mamy gitarę ustawioną. Natomiast jeśli zmienimy komplet producenta, grubość, materiały i tak dalej, lub jeśli producent zmieni specyfikację, no to niestety będziemy musieli, chociaż też nie zawsze, bo czasem możemy mieć farta, że założymy i wszystko będzie ok, ustawiać tą menzurę. Jak powiedziałem, najgorsze jest ustawianie menzury w mostkach typu Floyd Rose. Najłatwiej jest ustawić w Tyromaticach i w Hardtailach i po prostu w Synchronized Tremolo. Co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, bo to się może zdarzyć. Jak jest... Poczekajcie. Tak, jak jest Tyromatic, jak mamy Tyromatica, to czasem jest założony w ten sposób, że te śrubki są generalnie tutaj od tej strony i tutaj mamy dostęp do tego, a czasem też ludzie zakładają tego Tyromatica zupełnie w odwrotną stronę i wtedy śrubki są bliżej generalnie, po stronie przetwornika, tak? To nie ma żadnego, nie ma to większego znaczenia. Myślę, że może to ma znaczenie właśnie dla ustawienia menzury i czasem na przykład takie odwrócenie Tyromatica może komuś pomóc w znalezieniu lepszej intonacji. Natomiast ja wam powiem tak, no takie problemy z intonacją zdarzają się tylko i wyłącznie w gitarach kiepskiej jakości, tak? Gitary jakości dobrej i gitary generalnie, które są sprawdzonych firm i które mają dobry osprzęt i które generalnie są konkretne. Tak, czyli jakieś fajne normalne instrumenty nie mają problemu z ustawieniem intonacji, tak? Ustawiamy ją, tak jak powiedziałem, raz dla jednych strun lub sobie tam ją zmieniamy dla każdej strony, dla różnych kompletów i tak dalej, ale robimy to raz, mamy to z tak zwanej bańki, tak? No nie pokazałem Kalera, bo nie mam Kalera, nie wiem, jakie tam są jeszcze inne generalnie mostki. No generalnie w każdym mostku jest zasada taka, że lub to, że skracamy lub przedłużamy, tak? No na logikę, jeśli jest dźwięk za wysoki, no to trzeba tą strunę wydłużyć, żeby był niższy, a jeśli jest dźwięk za niski, no to trzeba ją po prostu skrócić, żeby był wyższy. No tak samo jak gramy, tak samo jak gramy, tak? Mamy dźwięk niski na pustej strunie, czy tam na drugim progu jest dźwięk niższy, ale już wyższy niż ten na strunie pustej, ale tu jest wyższy, już gitara jest krótsza, tak? Jest krótsza, skracamy jeszcze bardziej, jest jeszcze krótsza, więc tak samo, tylko na poziomie bardzo takiego mikrostrojenia i generalnie naprawdę mikro już centymetrów, widzieliście to tam na tunerze, że mikrocentów, czy tam chuj wie czego, to tutaj te odległości, tak, to też musimy je po prostu dostroić. Raz to zrobimy to i mamy generalnie z bańki. Chyba generalnie wytłumaczyłem całość ustawiania menzury i chyba generalnie nie ma co więcej na temat menzury gadać. Jest dużo poradników oczywiście w internecie, jeśli ktoś nie skumał po tym, to można jeszcze to zobaczyć, no ale potrzebny jest do tego, jak powiedziałem, tuner, kabel, śrubokręt, trochę dobrej woli, struny. Najlepiej oczywiście ustawiamy menzury na strunach nowych, trochę już tak jak ja miałem te struny, że one były, nie wiem, tam po dwóch czy... nie, one chyba z tydzień. No nie, z dwa tygodnie mogą mieć te strony maksymalnie założone są, więc jak już po pięciu dniach już spokojnie można kombinować zakładanie, ustawianie menzury po założeniu strun.
nie zawsze się da ustawić menzurę przy różnych strojach. No, stroje niskie przy różnych tam sytuacjach mogą już nie wydoić. Gibsonowskie menzury mogą nie wydoić. Ja gram w drop B na grubych strunach, na Gibsonach, więc też da się. Ale na grubych strunach, jak powiedziałem, no to różnie bywa. No, do obu strun to na przykład nabulator jest takie coś, kalkulator do naciągów można sobie dobrać w ogóle do każdego stroju i do wszystkiego, co się chce. Komplety, słuchajcie, zapraszam do oglądania filmiki o gitarach, zapraszam do oglądania teledysków NTK Ekipa, Skateboard, Nielegolas, Kulturwa są w tym momencie, na pewno jeszcze będzie więcej, na pewno ten film będzie oglądany jeszcze długi czas, bo temat jest ważny, więc generalnie zapraszam na oglądanie mojego zespołu NTK Ekipa, zapraszam na filmiki o gitarach na Facebooku, Cisza też gra na Facebooku, Gitarowe Cukierki na Facebooku, Drewniane Kostki Gitarowe też na Facebooku, generalnie Gitara Online, alternatywne forum gitarowe, rockday.pl, rockday.pl, czyli tam Wojtek Pietraszak, tak, on tam zajebiste rzeczy robi. Generalnie jeśli chodzi o filmy, też fajnie można zajrzeć. No nie wiem, co tam jeszcze, no. Słuchajcie, grajcie na gitarach, nie przejmujcie się pierdołami, róbcie to dla siebie, dla tego, żeby się spełnić, dla wszystkich swoich marzeń. Grajcie, gitara jest zajebistym instrumentem, poza tym, że po prostu jest to zwykły kawał dechy z kawałkami metalu dokręconymi i plastiku i trochę tam jest elektroniki, w tym fizyki, to dużo jest też w niej tej magii, no wiadomo, ja tą magię w filmikach o gitarach trochę zdejmuję i trochę robię tak, że mówię też o takich zwykłościach gitary elektrycznej, ale też o to chodzi, żebyście nauczyli się też pewnych rzeczy sami sobie poustawiać i właśnie o to chodzi na przykład z ustawieniem menzury. Jak widać, ustawienie menzury jest diabelnie proste, tak? Słuchajcie, pozdrawiam, na razie. No i oczywiście polecam na sam koniec, tutaj proszę bardzo, dzisiaj mam koszulkę taką, bang, Pink Floyd, The Wall, tak? Kto nie zna, to niech sobie pozna, słuchajcie. Pink Floyd The Wall. O, widać? O, widać, tak? Jest.